Hej kochani, witam serdecznie na kanale. Witam z moim Dafikiem. My jesteśmy tutaj na dworze. Dafik sobie spaceruje. I chciałabym też przy okazji odpowiedzieć na komentarz. Dziękuję. Dafi ma się może nie najlepiej, ale całkiem nieźle. Moi drodzy, ja dzisiaj korzystając z czasu, no i też pogody, bo ogólnie nadają burze po południu, więc pogoda jest jaka jest, ale nie jest aż tak bardzo gorąco. Ostatnie dni były naprawdę fajne. Prawie 30 stopni, a na słońcu to już w ogóle. Więc ja dzisiaj porelaksuję się przy kosiarce. Trochę zaczęłam, no ale o. Tu mi mlecze już podrastały, więc trzeba to skończyć. Ta strona jest cała do zrobienia. No i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj to ogarnąć jak najszybciej. No bo wiadomo, mam jeszcze swoje kurczaczki, mam trochę ogrodu. Pokażę Wam to w dalszej części vlogu. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Ach, moi drodzy, pierwszy kawałeczek już za mną. Jeżeli widzieliście, tak jeździłam w prawo i w lewo, no ale po prostu tak, nie używałam dzisiaj kosza, no bo też z oszczędności czasu, ale też bardzo często mi się zapychał, więc darowałam sobie i po prostu kosiłam trawę, zostawiając tą trawę tak na trawniku. I część skosiłam tak, aby po prostu ta trawa, jechałam w tą stronę, aby trawa nie leciała mi na kamyki. Chociaż, zobaczcie moi drodzy, no tutaj mam duży problem. Są kamyki, fakt, że czarne, wszystko jest do czyszczenia. Jest pod spodem ta folia czarna, agrowłóknina, ale niestety i tak rosną mi ziela, więc no myślę tutaj chyba popryskam to, ponieważ one są dosyć głębokie. Próbowałam już tak gdzieś wypielić, no ale wyciągam głównie z tego tylko piach i ziemię, więc chyba cóż, zostaje mi po prostu pryskanie tego, tak mi się wydaje. No ale cóż, szczerze mówiąc, z większością prac czekam na Wojtka, już zostało kilka dni do jego powrotu. O, bardzo się cieszę, no ale trawa nie poczeka. Mlecze przekwitły, muszę kosić, bo niedługo nie wjadę kosiarką. Moi drodzy, udało mi się obkosić prawie całe podwórze. Tak jak widzicie, no już trochę ciemno, więc może będzie słabo widać. Ta część koło sadzawki to już zostaje Wojtkowi. Ja po prostu, na mnie na razie wystarczy. Fakt, powiem, że trochę tego jest tak naprawdę. I musiałam się troszeczkę napracować. Później słoneczko przygrzewało, więc nie było łatwo. Moje ręce po prostu jeszcze czuję takie drganie od kosiarki. Plus jest taki, że to i tak kosiarka była z napędem. Ale Wojtek powiedział, że po prostu kupimy już teraz albo jakiś taki traktorek, albo jakiś robot do koszenia. No bo niestety jest tego trochę do obkoszenia. No i niestety kosztuje to też sporo czasu. No energia swoją drogą, ale też czas. No w sumie dzisiaj cały dzień spędziłam na tym. O, no Dafi zadowolony, bo mała kropka na zielonym tle. Hej, Dafiku! Gdzie biegniesz? O! Do usłyszenia, kochani.
Moi drodzy, ja dzisiaj z rana pojechałam na ryneczek, na targ, na rynek, który mamy tutaj zazwyczaj co poniedziałek w Wisznicach. No i zrobiłam małe zakupy, to czego sama na przykład, co nie udało mi się wyhodować. No ale też wzięłam ogórek, ponieważ no mój jest taki cienki, to jest ogórek do szklarni. Na polu jest swoją drogą. Znaczy na ogrodzie, ale mam też kapustę, mam pory wcześniejsze, późniejsze. No jarmuż też mi niestety nie wyszedł. Mam też kalafior, trochę brokułu, kwiatuszki, nie za dużo, ale może uda mi się po prostu mniejsze kupić, bo no tak, te już kwitną, wszystko fajnie, no ale jak potrzebuję większą ilość, to może uda mi się takie tylko sadzoneczki kupić. No i dzisiaj będzie wieczorem sadzenie. Moi drodzy, ja tu przywiozłam nową damę do mojej dwójki. Jej ekipa zmieniła domek, więc ona była bardzo samotna. I teraz już będzie mieszkała u mnie. Ojej, już się denerwuje. Zaraz ją wypuścimy. O, jaka taka nerwowa. Ta jeszcze nie jest taka poszarpana. O, o, o. Dobra, wejdziemy o tak, żeby miała więcej miejsca. Mała, nie skacz. Nie denerwuj się. Proszę, możesz wyskakiwać. Ojejku, co ten kogut odwala. O, jak pięknie, no. Ślicznie skacze. No, skakuj do nowego domu. No i pięknie. Dobra. Zaraz dostaniemy, damy jeść, dowiozłam jedzenie. No ślicznie. Ojej, ojej. A co on z nią robi? Idę na dwór, zobaczył, co się dzieje. No dziwne, one się biją. Biją kurkę? Zaraz będzie ochrzan. Co to ma być? Co to ma być? Kurczę, kury się biją, a to dobre. One się biją. No nic. Dobra, ta jedna kureczka. Ta łobuziak zostaje tutaj na razie. Zaraz idę dla niej tu po wodę i tą resztę. No a tu, nie wiem, to widać, widać. Jest kogut? No i jest ta kureczka biedna, patrzcie moi drodzy. Od góry tak trochę, ale nie chcę jej już bardziej stresować. Ona jest taka biedna. A on już po niej tam skakał. Nie wiem, na ile to było skakanie, czy on taki wredny jest, czy to z miłości, trudno mi określić. Zaraz sypnę paszy, może po prostu się jakoś to rozejdzie po kościach i się ten kogut przyzwyczai. A jutro? No zobaczymy, spróbujemy jeszcze z tą panią, no bo one no muszą być ze sobą. O! To jest łobuz. Powiem wam, że kurczę, to nie na moje nerwy. Ja się tak zestresowałam, dzwoniłam do tata, już prawie się popłakałam, że one się tak biją. I tak mi szkoda tej malutkiej. O, znowu. Znowu podchodzi, to jest drań. Już się zbiera, już się zbiera. Ona tutaj siedzi. O, o, o. Coś czuję, że znowu będzie atakował, tylko chyba się mnie wystraszył. Na razie nic, zobaczymy. Zaraz sypnę jeść. Proszę.
córeczkę je, albo jadła. No, ona się go boi mocno. Sypnę je tam trochę wszędzie. Niech sobie dostanie z dala od tego łobuza. O. Mam nadzieję, że się trochę się zintegrują podczas jedzenia, no ale jakoś nie bardzo to wychodzi. Jutro znowu będzie walka kur. Chyba tu jest zazdrość po prostu. Jakie łobuziarstwo, jakie dziury wykopane. Dobra, wypuszczę, zaraz powypuszczam, bo tutaj może być różnie. Po ostatniej akcji, jak kura biła kurę, jeszcze kogut na tą biedną kurkę tam ją maltretował, to po prostu rozdzieliłam to towarzystwo. Ale wypuszczę na pochodzenie zaraz i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Dobra, poczekamy, aż wyjdą. Zapraszam. Chodźcie. No i ciekawe, czy teraz na wybiegu też będą się tak tłukły. Kogut chyba się z kurą trochę dogadał z tą kureczką. Chyba trochę, bo zauważyłam, że też już trochę jest łysa. Chyba ją męczył. No i zobaczymy zaraz będzie co. Czy się pogodzą, czy nie, bo ogólnie one będą mieszkały razem. Jest nieźle jak na razie. Muszę przyznać, nie biją się. Moi drodzy, nie wiem, czy dobrze, czy będzie widać, ale pojawiły się tu już liście. Będą to lilie wodne. Super. Zobaczymy, kochani, jak się miewają moje sadzonki wczorajsze. Mam nadzieję, że nie pozwiewało, bo wieje dzisiaj strasznie wieje. No, wszystko jest. Super. Nic tu nie ma widocznego, aby gdzieś zimno, no chyba, że tutaj, no jakoś tutaj te listki tak zmieniły kolor. Ale ogólnie reszta wygląda całkiem chyba ok. Tak, moje małe porki. Tu gdzieś cebula. W tym rządku powinien być koper. Tak mi się wydaje, ale kopru nie widać. Chyba nie będzie.
trochę ogórków mi gdzieś. O, widzę, tutaj dwa już są nowe. No i tak nie za wiele. Trzy ogórki. Szału nie ma. Tutaj troszeczkę lepiej. Coś nowego wychodzi. Ale będzie rzodkieweczka i sałaty trochę. No tak, tutaj powschodziło. To akurat fajnie. Wczoraj lane i to naprawdę, a dzisiaj już tutaj z góry jest tak całkiem sucho. Tutaj też była dosiana gdzieś rzodkiewka. Zobaczymy, kiedy wzejdzie. No, czekamy. Jeszcze czekamy, ale myślę, że ogórki to będę sobie dosadzała jednak. Bo chyba nie ma co na nie liczyć zbytnio. Zobaczymy. Truskawki kwitną. Trochę, nie wszystkie, ale kwitną. Buraczek, coś się pokazało. Zobaczcie, moi drodzy. Już ziemniaczki się, liście ziemniaka się pojawiają. Będę musiała tutaj przejść i przegracować. No fajnie, już będę przynajmniej wiedziała, chociaż po niektórym, gdzieś znajdę, gdzie w ogóle te rządki są i gdzie są ziemniaki, bo szczerze mówiąc, to nie byłam pewna. No tak, tutaj mniej lane. Mam problem, bo mam trochę krótki szlaf i tu dosyć sucho, czyli po prostu podejrzewałam, że zbytnio nic tutaj nie będzie. Ale wygląda, jakby ktoś tędy chodził, jakaś taka ścieżka się wydeptała. Czyli jak na razie moje wczorajsze sadzenie wszystko przetrwało. Dzisiaj chyba przykryję agrowłókniną, bo ma być chłodniej, także idę działać. Do usłyszenia później, kochani.